Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Robert Damski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rzecznik Krajowej Izby Komorniczej w Warszawie. Niedawno, kiedy z panem rozmawiałam przez telefon, był pan tylko i wyłącznie albo aż rzecznikiem Okręgu Gdańskiego. Tak. A teraz już, jak widzę, cała Polska. No tak, ktoś postanowił, że na tyle dobrze wykonuje swoją funkcję rzecznika Izby Gdańskiej i stwierdził, że pewnie równie dobrze będę wykonywał funkcję rzecznika już niejako wszystkich komorników. Czyli no, zostałem twarzą wszystkich komorników. Zwykłem mawiać, że jaki zawód, taka twarz. Funkcja o tyle trudniejsza od Izby Gdańskiej, bo rzecznik Izby Gdańskiej niejako reprezentuje stu paru komorników. Nasza izba, która zasięgiem swym obejmuje województwo pomorskie, ale również województwo kujawsko-pomorskie, to jest izba, w skład której wchodzi około 130 komorników. A podczas gdy w całej Polsce to jest, nas przeszło już w tej chwili 1200, no i pracy proporcjonalnie dużo więcej. Z większą dumą mogę więc Państwa poinformować, że pan Robert jest mieszkańcem naszego terenu. Skąd pan pochodzi? Jestem rodowitym bydgoszczaninem, natomiast od 2005 roku mam kancelarię komorniczą w Lipnie, czyli w Okręgu Włocławskim. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że został pan komornikiem? No bo przecież nie mówi mi pan, że marzył pan o takiej właśnie pracy już jako mały chłopiec. Z pracą w charakterze komornika zetknąłem się dosyć późno, dlatego że mój pomysł na życie był taki, że zostanę sędzią. Po skończeniu studiów, a kończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski, nie dlatego, że nie cenię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wydział Prawa, jest jednym z najlepszych w Polsce, o czym zawsze z dumą podkreślam jako człowiek z tego regionu. Natomiast muszę Państwu na ucho powiedzieć, no jestem jedynakiem. I mama strasznie kochała swojego synka i strasznie kocha swojego synka. No i chciałem najzwyczajniej w świecie odciąć tę pępowinę. W związku z tym wybór uniwersytetu trochę z dala od domu. Nie ukrywam, również chodziło o względy czysto merytoryczne, jak i to, że pojmowałem studia niejako dwutorowo. Z jednej strony to jest ta wiedza, która jest niezbędna do wykonywania zawodu prawnika, ale z drugiej strony też kwestia ukształtowania charakteru i kręgosłupa moralnego, a myślę, i tutaj się nie pomyliłem, że Katolicki Uniwersytet Lubelski akurat jak najbardziej spełniał te pokładane w nim nadzieje. Po zakończeniu studiów zdawałem na aplikację sędziowską w Bydgoszczy i w trakcie tej aplikacji ze zdumieniem odkryłem, że praca sędziego to przede wszystkim praca nad aktami sprawy. To jest żmudne pisanie uzasadnień. Czytanie, przedzieranie się przez tony akt często, no właśnie, prawda? No właśnie, do późna w nocy ta praca w domu, a sama już kwestia związana z wokandą i kwestie związane z tym, co najbardziej widać chociażby w programach telewizyjnych czy w tym, co znamy z telewizji, gdzie sędzia w todze wyrokuje, to jest w zasadzie ta wisienka na torcie. I tak stwierdziłem, że troszeczkę to odbiegło od moich wyobrażeń na temat tego zawodu. A w tym czasie pojawiła się propozycja, abym równocześnie z aplikacją sędziowską rozpoczął aplikację komorniczą. I powiem szczerze, jak pierwszy raz powiedziałem to swoim rodzicom, to nie ukrywam, mama była przerażona. Powiedziała: synu, przecież to strasznie trudne zajęcie. A tata powiedział: wiesz co, myślę, że będziesz dobrym komornikiem, dlatego że praca komornika polega w głównej mierze na pomaganiu ludziom,
aby odzyskali to, co im się prawnie należy, o czym już zadecydował sąd. Bardzo głęboka myśl, a jednocześnie taka, która spowodowała, że zdecydowałem się na pracę i na aplikację komorniczą, potem na pracę w charakterze początkowo aplikanta, potem asesora, no i w końcu nadszedł rok 2005, minister sprawiedliwości stwierdził, mam objąć rewir w Lipnie. Aha, czyli to nie jest kwestia pańskiego wyboru, tylko tak narzucona jakby Nie. To sytuacja jest taka, że kandydat, który chce pracować w charakterze komornika sądowego, przegląda obwieszczenia tam, gdzie minister sprawiedliwości proponuje utworzenie albo nowej kancelarii, albo w sytuacji, w której komornik odchodzi na emeryturę, proponuje obsadzenie nową osobą tejże kancelarii. I mój świadomy wybór był, żeby to była miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. W sytuacji, w której minister ogłosił, że akurat rewir w Lipnie, nie miałem najmniejszych wątpliwości, gdzie chcę pracować. I proszę mi powiedzieć, nie żałuje pan tego wyboru? Nie jest to dla człowieka, no, sądząc po obecnej pana pozycji w tym środowisku, o takich, no, szerokich bardzo horyzontach, za mała miejscowość? Absolutnie nie, dlatego że praca komornika to praca przede wszystkim z ludźmi. A ludzie wszędzie są tacy sami. Trzeba im poświęcić czas, trzeba z nimi porozmawiać. Niejednokrotnie to tak trochę zwykłem mawiać, że ten dzień przyjęć, każda kancelaria, każdy komornik ma dzień przyjęć, kiedy przyjmuje interesantów, to ten dzień przyjęć to taka czasami trochę taka spowiedź. Przychodzą ludzie, którzy przychodzą z całym bagażem swoich problemów i z całym bagażem swoich doświadczeń i oni najzwyczajniej w świecie chcą, aby ktoś ich wysłuchał. I to nie ma znaczenia, czy ta kancelaria położona jest w Warszawie, w Bydgoszczy, we Wrocławku, czy nawet w Lipnie, bo ci ludzie zwykle mają bardzo podobne problemy. O komornikach żartobliwie zwykło się mawiać, że jesteśmy specjalistami od niezapowiedzianej wizyty. I tak faktycznie trochę jest, bo ja mógłbym, jeżeli miałbym zrobić taką bardzo szybką i krótką niejako kategorię dłużników, czyli osób, z którymi, do których ja trafiam, do których ja przychodzę, to pierwsza z nich to są na pewno osoby, które z pożyczania i nieoddawania pieniędzy, czyli z oszustwa, uczyniły sobie łatwy sposób zarobkowania. Niestety to cały czas dosyć spora grupa w naszym kraju. Nie bójmy się nazwać tych osób po imieniu. To są oszuści, którzy żerują bardzo często na ludzkiej dobroci, naiwności, a czasami nawet wykorzystując relacje rodzinne, bo przecież babcia wnukowi nie odmówi, a potem ten wnuczek zapomina tego zobowiązania finansowego, które niejako babcia wzięła na siebie spłacać. To pierwsza grupa. Druga grupa to są osoby, które może świat reklamy, zwłaszcza chyba reklamy, wmówił, że wszystko możecie mieć. Wystarczy jeden podpis. To są te osoby, które nie czytają umów. To są te osoby, które potem ze zdziwieniem dowiadują się w zasadzie od komornika, na jaki procent pożyczyły pieniądze. To bardzo groźna i fala zjawiska, która zwłaszcza w okresie świąt, kiedy wpadamy w ten szał zakupów, kiedy każdy chciałby, zwłaszcza tej bliskiej sobie i sercu, osobie przychylić nieba. I chciałby kupić wszystko, żeby te święta były godne, były jak najlepsze. Dają się łapać na lep szybkiego i, jak się okazuje, łatwego kredytu, tak zwanych chwilówek. A jeżeli chodzi o chwilówki, to faktycznie te pieniądze w jednej chwili lądują na stole. Ale z drugiej strony niejako zakładają sobie te osoby, które podpisują tę umowę chwilówki, pętlę taką finansową na szyję. Z tego bardzo ciężko jest wyjść. Trzecia grupa, to tutaj jako komornik mam największy problem. To są ludzie, których życie znalazło się na zakręcie. Bardzo często nie z ich winy. Ja do dzisiaj wspominam sytuację pewnego pana, który trafił do mnie do kancelarii i jego sprawy zaczęły narastać lawinowo.
Komornik zwykle swoich dłużników zna, więc jeżeli ja wiem, że przeciwko panu Czesławowi prowadzę jedno postępowanie egzekucyjne, góra dwa, a nagle w krótkim czasie tych spraw przyrasta i widzę, że pan Czesław zaczął zaciągać pożyczki w zasadzie wszędzie, gdzie dają, to widzę, że coś jest nie tak. I proszę wyobrazić sobie moje przerażenie, kiedy przyszedł do kancelarii i rozmawiam i pytam: panie Czesławie, co się stało? Dlaczego? I on mi opowiada historię swojej małżonki, która zachorowała na raka. I on potrzebował tych pieniędzy na leczenie małżonki. Ja wielokrotnie stawiam sobie to pytanie i za każdym razem odpowiedź jest taka sama. Ja w jego sytuacji zrobiłem to samo. Ale jako komornik muszę respektować i muszę przestrzegać przepisów prawa. Czyli muszę przeciwko niemu prowadzić to postępowanie egzekucyjne. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe. No właśnie, ta pańska praca jest chyba w ogóle bardzo trudna. Przecież w takiej powszechnym mniemaniu, że tak powiem, to jednak jesteście nie najlepiej postrzegani, powiedzmy sobie szczerze. Jak najbardziej. I ja pozwolę sobie na drobną uszczypliwość i złośliwość, jeżeli chodzi o zawody, które pewnie najmniej są lubiane w naszym kraju, to chyba tylko wyprzedzają nas politycy. Cała reszta to pewnie już za nami w kolejce. Z czego to się bierze? Po pierwsze, z nieznajomości tego, czym tak naprawdę komornik się zajmuje. Po drugie, z tego, że polityka informacyjna samych komorników przez lata była zupełnie położona. Ja zostając rzecznikiem prasowym od pani koleżanki po fachu usłyszałem bardzo dobrą radę. Powiedziała do mnie tak: jeżeli zostałeś rzecznikiem, to pamiętaj o jednej podstawowej zasadzie. Co mówi rzecznik prasowy obudzony przez dziennikarza telefonem o 3 w nocy? Cieszę się, właśnie czekałem na ten telefon. I ja też tak staram się podchodzić do funkcji rzecznika prasowego. To ja mam być dla państwa, to ja mam być dla mediów, aby w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, wytłumaczyć, dlaczego komornik postąpił tak, a nie inaczej, czy mógł postąpić w jakikolwiek inny sposób, no i ewentualnie w sytuacji, w której postąpił niewłaściwie, no to powiedzieć to otwarcie. Przez wiele, wiele lat albo nie było rzeczników prasowych w środowisku komorników sądowych, albo część bardzo szybko zrażała się niepowodzeniami, wychodząc z założenia, że przecież media i tak mają swój utarty szlak i co by komornik nie zrobił, co by komornik nie powiedział, to się nie uda. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że trzeba i należy rozmawiać. Dziennikarze też uczą się naszego zawodu. Jeżeli my w swojej arogancji zamkniemy im drzwi przed nosem, no to trudno, żeby oni, nie posiadając tej wiedzy, również tej praktyki, która wynika z tego, że jest się komornikiem, no będą w stanie w sposób obiektywny i rzetelny o problemie porozmawiać. Dlatego zawsze powtarzam, nawet o 3 w nocy jestem do państwa dyspozycji i zawsze staram się na te wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzieć. Wracając do pytania, dlaczego jest tak, a nie inaczej postrzegany zawód komornika, dlatego że część osób widzi dwie strony medalu, czyli wierzyciela, tę osobę, która chce odzyskać pieniądze, i dłużnika, i jakoś sercem bliżej zwykle jest do dłużnika, bo przecież o to tej osobie... przecież przychodzi komornik, próbuje mu coś tam zabrać biednemu człowiekowi, prawda? A my to jest trochę w tej naszej pracy tak, że my z buciorami pakujemy się w ludzkie życie. I to zwykle w życie, które znalazło się na zakręcie. Przecież komornicy nie trafiają do ludzi, którzy są szczęśliwi i radośni, którym każdy biznes wyszedł i których jedynym problemem jest zastanawianie się nad kolorem nowego samochodu. My trafiamy zwykle do ludzi, którym życie w pewnej chwili podłożyło nogę. Albo czasami było to wynikiem ich lekkomyślności, tak jak
przy zawieraniu chociażby tych chwilówek, ale czasami może być tak dramatyczna sytuacja jak pana Czesława. I my musimy pamiętać o tym, że wchodząc w to ludzkie życie, możemy napotkać na wrogość, agresję, a na pewno na niezrozumienie. No bo przecież każdy, kto jest winien, ma poczucie tego, że powinien oddać. Natomiast on niejako stara się te wszystkie rzeczy poukładać sobie w ten sposób, że to oddanie będzie na końcu. Czyli najpierw to przecież muszę zapłacić za to, muszę kupić to, musi mi starczyć na jedzenie, przecież mam też dzieci. To jest jeden z większych dramatów, jakie jako komornik słyszę, kiedy trafiam do dłużnika alimentacyjnego. Kiedy dłużnik mi odpowiada, panie komorniku, ja już mam nową rodzinę, ja już mam dzieci, jestem w nowym związku, no na tamte dzieci, no przecież jak na tamte będę do pana płacił, to nie będę miał na te dzieci. Wtedy trzeba ze spokojem wytłumaczyć wyrok sądu, który obliguje komornika. Często słyszymy, sąd się pomylił. Sąd zasądził tak, bo sędzia zły, sędzia niedouczony, sędzia w ogóle nie chciał mnie wysłuchać na sprawie, sędzia był nieobiektywny i cała litania. To oczywiście jest zawsze tylko i wyłącznie nasza wewnętrzna chęć obrony przed tym, żeby uznać, tak, faktycznie, no, zawiniłem. Tylko, że to nie skupia się w tym momencie ani na sądzie, no przecież nikt nie będzie miał pretensji do sądu, ani na tym wierzycielku, tylko na komorniku. Cały wymiar sprawiedliwości to jeden długi łańcuch. A ostatnie ogniwo to jest komornik. Komornik zawsze przychodzi ostatni i komornik zawsze ostatni puka do tych drzwi. Więc łatwiej jest tę swoją złość wyładować na komorniku. Dlatego osoby, które przychodzą do tej pracy, z całą pewnością muszą liczyć się z tym, że w swoim życiu będą napotykały na wiele trudności. Na pewno. Proszę mi natomiast powiedzieć, pan ma już spore doświadczenie zawodowe. Czy zdaniem pana ustawodawca wyposażył was, komorników, w odpowiednie narzędzia prawne, że tak powiem? Czy te egzekucje komornicze są skuteczne, ponieważ bardzo często docierają również do nas, do dziennikarzy, takie informacje, że no, mimo że ktoś tam, powiedzmy, ma zasądzone odzyskanie długu, no to powiedzmy komornikowi nie udaje się tegoż długu odzyskać i że to wszystko jest tylko na papierze. Chciałbym właśnie wyjaśnić jedną podstawową, ale jakże ważną rzecz, o której pani redaktor była łaskawa wspomnieć, czyli żal ze strony wierzyciela o słabą skuteczność komorników. Ona jest niska. Ta skuteczność komorników jest niska, ona jest na poziomie 20 paru %, czyli na 10 spraw komornik niejako skutecznie załatwia 2 sprawy. Dlaczego? No to jest zagadnienie wynikające po pierwsze z warunków makroekonomicznych. Jeżeli ja słyszę, że remedium na rozwiązanie skuteczności, na zwiększenie skuteczności, które proponował były minister sprawiedliwości, było zwiększanie liczby kancelarii komorniczych, to ja zawsze stawiałem proste pytanie. Czy od tego, że przy jednym dłużniku postawimy 3, 4, 5 komorników, to czy zwiększy się skuteczność, jeżeli to jest osoba bezrobotna? No nie, no. Łatwiej byłoby oczywiście i łatwiej jest tworzyć kancelarie komornicze, a trudniej jest stworzyć warunki pracy tym osobom, żeby one mogły podjąć pracę i swoje zobowiązania regulować, bo to nie jest tak i nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Polacy nie chcą swoich długów płacić. Wręcz przeciwnie, muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo honorowym narodem. Odsetek osób, które nie chcą płacić i które niejako na oszustwie budują, czy próbują budować swoje szczęście, szczęście finansowe, bo chyba o żadnym innym nie może być mowy, jest bardzo niewielki. Cieszę się z tego i jestem z tego dumny. Natomiast odsetek osób, które nie są w stanie swoich zobowiązań udźwignąć, jest potężny. I to nie jest rola komornika
zapewnić tej osobie pracę, aby mogła ona to swoje zobowiązanie uregulować. Bo jeżeli komornik dokonuje sprawdzenia stanu majątkowego i z niego wychodzi, że ten ktoś jest pusty jak ten przysłowiowy bęben, no to komornik czarodziejem nie jest i on tych pieniędzy nie, od tej osoby nie jest w stanie wyegzekwować i oddać tych pieniędzy wierzycielowi. I teraz, jeżeli w kategoriach czysto sportowych spojrzymy na to, czym zajmują się komornicy, to troszeczkę jest tak, że ktoś przeszedł maraton w sądzie. Wniósł sprawę do sądu, musiał udowodnić, być może powoływać świadków, być może powoływać biegłych, żeby wreszcie ta sprawiedliwość zatriumfowała. I ta osoba wychodzi z sądu z poczuciem odniesionego zwycięstwa. I powiem tak, gdybyśmy wszyscy byli dżentelmenami, komorników w ogóle nie, w naszym kraju nie byłoby potrzeba. Ale niestety tak nie jest i czasami jest tak, że ta osoba, która wyszła z tego sądu z tym wyrokiem, no nadal nie może doczekać się, aby ta osoba przegrana no spełniła to świadczenie. Przecież odbyła się walka prawie jak na ringu. Wygrałem, sędzia ogłosił wyrok, a ja nadal nie mam tego, co najważniejsze. Czyli mam satysfakcję. I nic poza tym. I nic poza tym. Trafia ta osoba z tym wyrokiem w dłoni do komornika. I czego by oczekiwała od komornika? Po pierwsze skuteczności, a po drugie szybkości w działaniu. Czyli zakłada, że u komornika to w zasadzie bieg na 100 metrów. W sądzie był maraton, u komornika sprint. A okazuje się niejednokrotnie, że u komornika to jest dopiero bieg z przeszkodami. Dlatego, że zaczynają się piętrzyć problemy w postaci tego, że trzeba coś wypełnić, trzeba przedłożyć jakieś dokumenty. Komornik próbuje uzyskać jakieś informacje, napotyka na coraz bardziej piętrzące się problemy, a na końcu okazuje się, że ta w zasadzie osoba niczego nie ma. Proszę wyobrazić sobie złość tych osób, które widzą tego komornika przed sobą i mówią, no panie komorniku, dlaczego? Dlaczego tak to jest? Dlaczego ten wyrok nie został przez pana wyegzekwowany? I dlaczego tak jest, panie komorniku? No pewnie dlatego, że komornik, bo to też ważne, komornik żyje i utrzymuje całą kancelarię, czyli te wszystkie osoby, które zatrudnia, tylko i wyłącznie z tego, co wyegzekwuje. Czyli co do zasady jest tak, że każdemu komornikowi zależy na tym, żeby być jak najbardziej skuteczny. Bo jeżeli komornik będzie nieskuteczny, to powiedzmy sobie szczerze, no jutro może stać się klientem komornika. Nieopłacone faktury, osoby, które nie otrzymały na czas wynagrodzenia, mnóstwo rzeczy, za które komornik może być również pociągnięty przed sąd. Jest tylko i wyłącznie zwykłym pracodawcą. A z żalem muszę przyznać, że niestety w kancelarii komorniczej nie mamy takiej wielkiej rury podłączonej do Narodowego Banku Polskiego, skąd by pieniądze nam wypadały na bieżącą działalność. No właśnie, a ile prawdy jest w utwierdzeniu, w tych mitach o takich bajońskich zarobkach komorników? W tej chwili wynagrodzenia komorników kształtują się na poziomie wynagrodzenia prezesa sądu rejonowego, czyli nie są to jakieś wielkie kwoty. Problem, który się pojawia, to jest problem mylenia przez wiele osób kwoty wynikającej opłaty egzekucyjnej, a tego, co zostaje dla komornika. Bo jeżeli usłyszymy, że opłata egzekucyjna, czyli kwota, którą komornik pozyskał w trakcie postępowania egzekucyjnego, to jest 40 tysięcy, to dla wszystkich oglądających każdy powie, no Matko Boska, to jak tu można narzekać, to jest w ogóle grzech. No tak, tylko że z tej opłaty egzekucyjnej komornik musi opłacić całą kancelarię, czyli wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem tego, jak to nazwał ustawodawca, narzędzia pracy komornika, a to, co zostanie, to jest dla niego. Czyli klasyczna kwestia każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Czym innym jest przychód, czym innym jest dochód, bo niestety są jeszcze koszty i te koszty są niemałe. Oczywiście zdarzają się komornicy, którzy na jednej konkretnej sprawie są w stanie zarobić bardzo duże pieniądze, dlatego że maksymalna opłata egzekucyjna to
to jest prawie 90 tysięcy złotych. Z tym, że proszę też pamiętać o tym, że takich spraw jest bardzo niewiele. A pan miał taką sprawę? Miałem taką sprawę i muszę przyznać, że bardzo krótko cieszyłem się tymi pieniędzmi, dlatego że zaledwie 4 miesiące. Sytuacja wygląda następująco. Nie ma pewności w obrocie gospodarczym, jeżeli chodzi o prowadzenie kancelarii komorniczej. A mianowicie, pomimo tego, że dłużnikiem była firma prężnie działająca, która nie chciała zapłacić pieniędzy, jako komornik okazałem się skuteczny, te pieniądze wyegzekwowałem, przekazałem wierzycielowi, była niemała kwota, w związku z tym ta maksymalna opłata egzekucyjna, ale istnieje przepis, który mówi o tym, że strony postępowania, czyli najczęściej dłużnik, ma prawo złożyć do sądu wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej. Co to oznacza? Pomimo tego, że komornik pobrał opłatę zgodnie z przepisami, co więcej, to też warto, żebyśmy o tym powiedzieli, komornik nie może pobrać innej opłaty, bo to często trafiając do ludzi, czy rozmawiając z dziennikarzami, pada bardzo proste pytanie. Panie rzeczniku, dlaczego komornik nie wziął innej opłaty? Dlaczego nie wziął mniej? Bo nie może. Bo ustawa jest tak napisana, że ustawodawca użył sformułowania: komornik pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości i jest podany procent. Czyli nie ma możliwości zmniejszenia tej opłaty. Nie ma możliwości tak jak... Nie ma widełek. No właśnie, nie ma tych słynnych widełek, gdzie mógłbym niejako sam stwierdzić, czy ten mój nakład pracy był duży czy mały. W związku z tym ustawodawca, prawdopodobnie chcąc wypełnić tę lukę, stworzył przepis, który mówi, że dłużnik może zwrócić się do sądu, aby sąd miarkował tę opłatę egzekucyjną. Aby sąd przyjrzał się po pierwsze nakładowi pracy komornika, ale po drugie sytuacji materialnej tego dłużnika. No i w tym moim konkretnym przypadku pewien z sądów w Polsce po pół roku stwierdził, że no, ta opłata jednak jest znacząco za duża, komornik nie napracował się, a dłużnik, pomimo tego, że te pieniądze posiadał na koncie i mógł je zapłacić, to jednak jego sytuacja jest na tyle ciężka, że należy tę opłatę zmniejszyć. Panie Robercie, na pewno ma Pan bardzo, bardzo ciekawą pracę, aczkolwiek mówię, no są tu pewne takie subtelności, które sprawiają, iż ma Pan święte prawo po pracy czuć się na przykład zmęczony. Proszę mi, co Pan, jak Pan odreagowuje, co Pan robi najchętniej w tym tak zwanym wolnym czasie? W związku z tym, że moja funkcja rzecznika prasowego zabiera w tej chwili lwią część mojego czasu, również przeznaczonego na to, aby pracować jako komornik, bardzo dużo przemieszczam się po Polsce. Siłą rzeczy, oprócz radia, moim niesamowitym hobby, ale też radością jest słuchanie audiobooków. Ja ze wstydem muszę przyznać, że uwielbiam wracać do tych starych, dobrych, sprawdzonych książek, a moim ulubionym autorem jest Henryk Sienkiewicz, więc prawdopodobnie Krzyżaków, Potop, Ogniem i Mieczem, to są to pozycje, które nieustannie słucham i za każdym razem ze zdziwieniem odkrywam coś nowego, coś, czego, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. I uciekam oczywiście też od współczesnych autorów i tak jak mówię, żeby ten czas spędzony w samochodzie no nie był tylko i wyłącznie czasem straconym, zwłaszcza współczuję wszystkim mieszkańcom Włocławka w związku z korkami, na które w tej chwili są narażeni. Mam nadzieję, że te prace będą przebiegały jak najszybciej i w końcu ten ruch zostanie usprawniony, ale jadąc chociażby przez Włocławek, czy w zasadzie stojąc we Włocławku w tym jakże czasami długim korku, żeby się nie denerwować. No, ta książka jest rzeczą niesamowitą i ona daje mnóstwo radości. Ale oprócz tego, żeby jak to mówią moi znajomi, żeby się nie zasiedział człowiek, to oczywiście sport. Ja uwielbiam pływanie. Moi znajomi tłumaczą to tym, że pewnie jestem, dlatego że jestem spod znaku wodnika, w związku z tym ciągnie mnie do wody.
Niektórzy nawet żartują, że też zostałem rzecznikiem, bo to też związane z wodą. Z ladiem wody? No coś w tym jest, bo ja też jestem spod znaku wodnika. No właśnie. Więc ta woda, z drugiej strony, jeżeli jest tylko czas na to, jest pogoda, to staram się znaleźć czas na rower, ale również, żeby ze znajomymi kolegami, bo w Izbie Gdańskiej, muszę tutaj się pochwalić, mamy drużynę komorników sądowych, którzy grają w piłkę nożną. Dwukrotnie nawet byliśmy mistrzami Polski. Zwykle w ostatnich latach ocieramy się o podium, więc tam również staram się czynnie udzielać i tam również bronię kolegów. Tam jestem bramkarzem. Stąd też żartowałem, jak wybór rzecznika prasowego Izby Gdańskiej padł na mnie, to powiedziałem, no tak, no, przyzwyczajeni do tego, że stoi na bramce, to i tutaj pewnie w sposób należyty będzie bronił kolegów, ale tak jak mówię, nie podchodzę do funkcji rzecznika jako do funkcji osoby, która ma bronić, a raczej do funkcji jako osoby, która ma wyjaśnić. Ma wyjaśnić, a jeżeli trzeba pogrozić palcem, to staram się od tego nie uciekać. Wychodząc z założenia, że każda jedna czarna owca w naszym zawodzie to jedną czarną owcę za dużo. Dlatego, że potem osoby, które słyszą z doniesień medialnych, że któryś z komorników postąpił niezgodnie z prawem, to nie myślą o tej konkretnej osobie, ale przerzucają niejako to na cały zawód. No ale tak często, to jest taka nasza trochę przypadłość chyba narodowa, że jak ktoś tam jest przedstawiciel jednego zawodu gdzieś zawini, to zaraz się obarcza winą jakby wszystkich reprezentantów tej profesji, pewnie, prawda? Pewnie tak. Coś w tym jest. Panie Robercie, a czy Lipno to jest pańskie miejsce na ziemi, czy zwiąże pan swoje życie właśnie z tym miastem, czy też już gdzieś ciągnie pana na szersze wody? Życie uczy, żeby nigdy nie mówić nigdy i nie zamykać się na szersze i na większe perspektywy. Ja do niedawna byłem przekonany, że no, moim miejscem na ziemi na pewno będzie Lipno, bo tutaj urządziłem kancelarię. Oprócz środków finansowych włożyłem w nią mnóstwo pracy i mnóstwo serca. Budowałem ją od podstaw, zatrudniałem wszystkie tam osoby. Jestem dumny, że pomimo upływu czasu te osoby nadal chcą ze mną pracować. Pewnie nie jestem łatwym szefem. Bywam pewnie zbyt drobiazgowy, ale też wychodzę z założenia, że na tym polega nasza praca, aby nad każdym pismem chwilę się zastanowić, dlatego że ono dla nas, pracowników kancelarii, to jest jedno z tysiąca pism, które wysyłamy, które podpisujemy. Ale dla tej konkretnej osoby to jest czasami jedno z niewielu pism urzędowych, które ta osoba w swoim życiu otrzyma. I trzeba zrobić wszystko i dołożyć należytej staranności, aby ta osoba, otwierając to pismo od komornika, wiedziała co, jak i dlaczego. Nie zamykam się na perspektywy, ale chciałbym, żeby jednak to Lipno pozostało nadal moim miejscem pracy. Bardzo, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie państwu. Przypomnę tylko, pan Robert Dydamski, rzecznik wszystkich polskich komorników, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję państwu ślicznie. Dziękuję, do zobaczenia.